Witam w kolejnym odcinku 7 Days'a z modem Undead Legacy. Dzisiaj mamy hordę, a ja zajmuję się ulepszaniem rzeczy. Każdy przedmiot ma klasyfikację literową, bodajże od litery G do litery A, im litera bliższa początkowi alfabetu, tym przedmiot jest lepszy. Natomiast jeśli chodzi o te początkowe ulepszanie, no to jest ono dosyć proste. Potrzebujemy łatwo dostępne materiały, nie ma z nimi problemów. Natomiast już na tą wyższą klasyfikację literową, od tych liter D w górę, no to potrzebujemy już bardziej skomplikowane materiały, trudniej dostępne. Problemem może się okazać w pewnym momencie nawet klej, więc to wraca to, co mówiłem wcześniej, że po prostu warto przeszukiwać te wszystkie śmieci, kosze i tak dalej, bo tam takich pierdół najwięcej zawsze się znajduje, najłatwiej jest stamtąd pozyskać, bo zanim dotrzemy do momentu, kiedy będziemy mogli sami wytwarzać klej z kości, no to trochę jeszcze czasu minie. No a tutaj możemy sobie na stacji konserwacji zarówno naprawiać, jak i ulepszać przedmioty. No tak jak mówiłem, na początku tutaj akurat brakuje trochę trawy, więc zebrać to jest moment, możemy upgrade'ować, ale później już będzie potrzebne albo jakieś części metalowe, albo dane badawcze mogą być na przykład potrzebne do upgrade'owania pewnych rzeczy. Więc im dalej w lepszą jakość chcemy sobie upgrade'ować, tym więcej lepszych materiałów będziemy potrzebować. Przedmiot musi być naprawiony. Nie widać tego, ale musiałem tego użyć. Najpierw trzeba naprawić i możemy sobie to ulepszyć. No i tutaj widzicie, już są potrzebne dane badawcze do kolejnego etapu ulepszenia przedmiotu. Niby nie dużo, bo tylko 5, no ale trzeba je utylizować. Teraz pytanie, czy to się opłaca przy kamiennej siekierze? No pewnie średnio, natomiast no ja sobie też sprawdzam te mechanizmy, jak one działają, żeby widzieć, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast będę potrzebował na pewno lepszej siekiery. Mam tą stolarską, ale mi trochę szkoda do wycinki drzew, bo muszę płacić za jej naprawę, bo nie mogę jej jeszcze sobie naprawić tutaj u siebie. No a dzisiaj horda, więc pewnie skupię się na tym, żeby zbierać jakieś materiały, uzupełnić amunicję, sprzedać coś u handlarzy i przygotować sobie tamtą miejscówkę do obrony. Weźmiemy też karabin, mam już wzięty, może uda się kupić jakąś amunicję. No nie mam zamiaru używać ich dużo, ale może być taka sytuacja, że no broń palna będzie niezbędna, żeby się utrzymać na pozycji obronnej. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało już przy hordzie. Tak, u handlarza sprzedałem niepotrzebne rzeczy. To, co miałem podwójnie, potrójnie, to, czego wiem, że nie będę używał. Dokupiłem sobie trochę amunicji do pistoletu i w sumie myślałem, że będę miał coś do naprawy, ale raczej nie, więc mamy 13.
To jeszcze trzeba sprawdzić sobie to miejscówę do przyjęcia hordy. Czy czasem nam się tam w przeciągu tych paru dni nic nie zalęgło. Więc sobie wstępnie oczyścimy. Może oczyścimy, bo może nikogo nie ma, ale sprawdzimy, jak to wygląda i rekonesans przed przyjęciem hordy. Tu są to wszystkie drzwi pootwierane. Zrobimy hałasu, nic nie wyszło. Zazwyczaj jak się tu respawnią z powrotem zombiaki, co one gdzieś tam na dole po tych rogach się chowają i wtedy szybko wychodzą. Mostek trzeba sobie naprawić na szybko, żeby było łatwo nam dojść. Później się to ściągnie. A w sumie od razu. I zobaczymy, co tu jeszcze można zrobić. Tak jak mówiłem ostatnio, nie zrobiłem tego, ale teraz sobie to zrobię, bo myślę, że wystarczy się tymi kratkami zablokować tutaj z tej strony i wtedy zombiaki nam będą podchodzić tylko od tej strony, od tej lampy, więc ułatwi nam to obronę. Bo tutaj nawet jak będą próbować wskoczyć, to nie mają się gdzie zaczepić, żeby nawet próbować rozwalić tą kratkę. Więc myślę, że wystarczy coś takiego. Nie chcę tutaj zabudowywać nic na stałe, bo później w razie W no, musiałbym to rozwalać, tracić czas. A myślę, że to w zupełności wystarczy. No i z tej strony, jak będą tylko przychodzić, to będę miał dużo łatwiejsze pole do obrony włóczniom, a te pojedyncze kratki nie przeszkadzają mi w ogóle, żeby atakować ich z dystansu gdzieś łukiem czy bronią palną. Także ok. Mamy sporo czasu jeszcze, więc na pewno coś jeszcze będzie trzeba porobić, pozbierać jakieś materiały i czekać na godzinę 22, kiedy to odwiedzi nas wielu, wielu zombiaków. Mam nadzieję, że jeszcze nie będzie żadnych policjantów, ale podejrzewam, że jakieś psy, jakieś zombiaki typu tych dzikich farol się pewnie zjawią. Tak, pozbierałem trochę materiałów, wróciłem się jeszcze tam na tą stację benzynową, zostawiłem sobie niepotrzebne rzeczy, część innych zabrałem, upgrade'owałem sobie łuk i naprawiłem, bo będzie potrzebny. No i powoli możemy się już zasadzić na hordę. Co się to tutaj jeszcze rozebrać, to trzeba rozebrać, a za chwilę się zasadzimy na górze, przygotujemy. I będziemy czekać. Już, jak widzicie, już mamy drugą część hordy, już jest po 12. Niestety program nagrywający odmówił posługi w pierwszej części i udało mi się go dopiero szarpnąć
na drugą część hordy już do dnia następnego. Horda jest większa niż ostatnio i tutaj gdzieś, nie wiem z jakiego powodu, od jakiegoś czasu nie wychodzą tam górnymi schodami, tylko kumulują się tutaj na tym poziomie niżej i stąd próbują się do mnie dostać. Nie wiem, czy ten algorytm ich obliczył, że tędy mają bliżej, czy tam się stało coś z tymi schodami, ale mam możliwość rażenia ich tylko z dystansu. Tutaj już na ten mój poziom od jakiegoś czasu żaden zombiak nie podszedł, nie dostał się. Nie było do tej pory policjantów, był chyba na razie jeden pies, a różnie to można interpretować, ale w każdym razie policjantów nie było, psy zombie jeden albo dwa były i tam po schodach nadal nikt się nie dostaje. A tu mamy taką kumulację ich, także łatwe cele do rażenia z łuku. Jest ryzyko, że kurczę rozwalą coś takiego, gdzie część tutaj tych ścian się może posypać. Nie wiem jaką to ma wytrzymałość, ale to jest moja jedyna obawa, bo nie wiem co oni tam chcą rozwalić. Tam siedzą w kupie i kombinują. Tutaj coś biega. Tam się tak kotłują, kręcą się jak gówno w przeręblu. Nie wiem, co oni tam robią. Którędy oni tutaj próbują się dostać. Jak tak dalej pójdzie, to mi braknie strzał. Jest już godzina druga, ale ich się tu namnożyło, więc nawet jak już będzie ranek, to oni zostaną gdzieś tutaj i będę musiał ich wybić. Oczywiście będzie prościej, bo nie będą tak szaleć jak w nocy, ale jednak zajmą trochę czasu. Wyczyści się tutaj tą placówkę. Trochę ulepszony ten łuk, ale szału nie ma. No. Tylko strzały w głowę dają jakiś taki wymierny bilans utraty. No teraz tam na samym dole się kotłują. Ten tutaj
wali, tak by chciał dostać do tego zbiornika i wtedy po tym zbiorniku dostać się na górę. Więc podejrzewam, że tamte schody w lewym rogu są rozwalone, że je rozwalili, dlatego już tam nie widzę. 26 strzał. Ale no. A się tak kręci. Każde naciągnięcie strzału i celowanie zużywa wytrzymałość, więc nie można sobie w ten sposób w nieskończoność siedzieć. Oj, nie ma. Nie mają litości, nie mam strzał. Nie ustawiają się w rządku fajnie i nie współpracują nic te zombiaki. Jak już stoją na dole, to też trudno trafić bezpośrednio w głowę. A strzał już zostało niedużo. 10. Dziewięć. I strata. Za niedługo będzie. A już chyba nowe zombiaki nie respią się tutaj, bo non stop mam na tym krzyżyku jakieś, którym już zadałem jakieś obrażenia. Chociaż ta pielęgniarka to jeszcze zainfekowana, jeszcze full HP ma. O, ładnie. Jak siądzie prosto w głowę, to sporo obrażeń ściąga. I ostatnia strzała poszła. Ci do mnie poszalejemy. Trzeba będzie chyba pistoletem ich gonić. Aż ty, dziadu. Ale ładnie, od razu upuszcza łup. Sprytnie. A jest piesek. Proszę bardzo. Na koniec hordy przybiegł piesek. Nie trafiłem? Chcę rozwalić ten zbiornik. Nie wiem, czy mają tam jakąś opcję, żebyś wahał do środka wejść. Jakoś będą próbować się wyspinać. Teraz wszystkie zombiaki tam cisną, tam wywalili chyba dziurę i wszystkie tam lecą. Ale cienki ten pistolet, kurde, szkoda amunicji. Naprawdę, na tym początkowym... O, mamy czwartą rano. Na tym początkowym etapie strzelanie z pistoletu to jest strata amunicji, jest tak słaby. Może się w przyszłości uda kupić jakiś lepszy. O, słyszycie? John już jest otwarty, czy Joe. Fajne to jest w modzie, że są otwarci od razu. Tak jak mamy ustawione dzień-noc,
bo w podstawce, czy macie ustawione tak czy inaczej, to tak się dopiero otwiera o 6. Dobra, no chyba nie ma co tu siedzieć. Chociaż jeszcze tu coś biega. O! Woźne. Pokaże się tam co jeszcze. Amunicji mam wystarczająco dużo, ale może jak... A to co, drwal? Się tak drze? Nie widziałem go. O tu chodzi. Dobra. Także następną hordę udało się przetrwać. Myślę, że tutaj już się nic ciekawego nie wydarzy. O, schody są zawalone. Rozwalili schody, dlatego tutaj mi już przestali chodzić. Co tu ciekawego zostawili? Coś tam jest. O, strzały w ściany. O, to jest fajne. Dużo tych strzał zostaje. Tam są jeszcze wbite. Jakoś trzeba nie się dostać. Tutaj jeszcze są wbite. Czyli część strzał mi się uda odzyskać. Nie pamiętam, w podstawce też jest, że strzały można odzyskać, ale chyba tylko z wbitych w zombiaki. A tutaj, no chyba, że coś się pozmieniało. O. A tutaj nawet jak gdzieś w ściany są powbijane. Tutaj rozwalili, dziura zrobiona w tym zbiorniku. A tutaj można sobie strzały zbierać zewsząd, jak są tylko wbite, a nie uległy destrukcji, czyli rozwaleniu. Nie wiem, czy tutaj uda się ich gdzieś... O, dzień dobry. No, jeszcze raz, ale twardy. Aś się rozruszał. To tam nie trafiłem, a tutaj jest takiego. O, pięknie. Tutaj się uda go złapać. To nie ma chłopa? Gdzie on jest? Słuchajcie, tutaj już za dużo się nie wydarzy. Ubijemy sobie tych wszystkich zombiaków i będzie po hordzie. W przyszłym tygodniu zabierzemy się za zbieranie materiałów i znalezienie miejsca na wybudowanie swojej bazy. A na dzisiaj, na ten odcinek to już wszystko. Słyszymy się w kolejnym. Jeżeli się podobało, dajcie kciuka w górę, piszcie komentarze. Dzięki, cześć.